Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony ja, Ali, a to kolejny odcinek z Margonem, i lecimy sobie kulturalnie najpierw za księciem Kasimem. Tutaj sobie tylko zbijemy dwójeczkę. O, unikatowa buteleczka, fajnie, bo tam się już kończy, 182 punkty życia do uleczenia mam z niej, także tak, fajnie, że spadła kolejna. No a my sobie szukamy księcia. Już przeszedłem kilka mapek za nim. Lecimy w sumie od cichych rumowisk, tak? Od cichych rumowisk lecę. Sprawdziłem. Dobra, napisałem na klanie, jakby ktoś chciał tutaj, że tak powiem, pomóc, to napisałem na klanie, gdzie już sprawdziłem jak idę. Byłoby miłe, jakby ktoś pomógł, no bo zawsze to wiecie, zawsze szybciej by się takiego herouska znalazło, herouska. Takiego herouska by się szybciej znalazło, no i przy okazji byłaby druga już pewna osoba do bicia. A niestety Jomej nam nie pomoże, ale pozdrawiam bardzo serdecznie Jomeja, bo zawsze Kubuś nam pomaga. Zapytam, czy przyjdzie, chociaż jak znajdę, no bo też przydałaby mi się pomoc w zbiciu go. Mimo że sam bym go upgrał, tego księcia, to jednak wolałbym, bo tak to musiałbym jakieś błogo lepsze zakładać i tak dalej. A tak to wolałbym, żebyśmy go zbili we dwójkę, bo jest też szansa na dwa luciki oczywiście, we dwójkę albo nawet w więcej osób, bo jednak chcę zbierać te skrzyneczki, no mam póki co dwie tutaj, póki co mam dwie zebrane, zobaczymy jak szybko uda mi się zebrać kolejne, ale jeszcze troszkę pewnie mi czasu to zajmie, żeby tak zebrać ich właśnie z 15, bo mniej więcej tyle ich chciałem zebrać, żeby zrobić taki mały opening, no i mieć wtedy nadzieję dużą na dwa łupy legendarne. Nie wiem ile potrzebuję jeszcze heroików, ale tak tych łupów, żeby pospadało, żebym miał już idealnie nastrój, to by było po prostu piękne. Ale myślę, że jak mi chociaż jedna legendarna wtedy już rzecz wypadnie, ta której nie mam, to już będzie naprawdę, naprawdę dobrze, a fajnie by było jak wypadły dwie, których nie mam. Oczywiście, no wiecie, jest szansa na duplikat, którego oczywiście oddać nikomu nie można, no bo itemy wiążą się od razu po otworzeniu ze skrzyneczki, tak? To już są związane z właścicielem. Tutaj księciunia też nie ma, także wchodzimy sobie na piratków. No dzisiaj tak na luzie. Dzisiaj tak na luzie odcinek właśnie z poszukania czegoś. Zaczniemy tutaj od księcia. Tak patrzyłem na to, co tutaj stoi. No to właśnie jakiś kostek niby stoi, opek może stać, jakieś baca. Także no jest kilku herosów do poszukania, ale jak to się wszystko rozwiąże, to zobaczymy. Zobaczymy ile nam zajmie szukanie. Jest znaleziony księciuniu. Wyślemy tutaj na klan. No mówię, ja jestem w stanie go ubić solo, bo już raz mi się udało go ubić solo, a tylko raz próbowałem od czasu zmiany właśnie z perskiego księcia na księcia Kasima. Także tak, no jak to wygląda? Tak to wygląda, że są trzy osoby w klanie aktywne. O, idzie Kubuś, bardzo, bardzo dziękujemy. No bo tak to, no mówię, ja nie muszę się teraz tak to za bardzo spinać, żeby to zbić. Tylko bardziej właśnie na luziku sobie do tego podejdę, że po prostu to sklepię. O, już zalogował na łowce. Także, no kurczę, no jakbym miał przywołanie, to nawet bym go przywołał. Zaprosimy go sobie do drużyny i on już jest w Tuzmer. Także, no dobrze, to wiecie co, czekajcie, ja lognę sobie po postaciach, no bo raczej nikogo tutaj teraz nie będzie. Raczej nikogo teraz tutaj nie będzie, kto by szukał właśnie księciunia. Zobaczymy sobie po postaciach, gdzie jestem. Ja jestem tutaj, na sekcie. Zobaczmy sobie STS, jak wygląda sytuacja. No, chyba Satanie stoi. Jest i on.
O której był dem bity? A dem był bity ile? 40 minut temu. O kurde, ale mi strzelił ten Zataniel. No ładnie mi wziął, pociągnął z trąbki. Już jest Jomej w latarnianym, także spoko. A my sobie chodźmy na Gotthardusa i Ananiela. Zobaczymy, czy może tam już czekają na nas dwójeczki. Od razu na samym wstępie powiem, że odcinek nie będzie zbyt długi, bo znowu walczę z czasem. Znowu walczę z czasem, żeby wrzucić wam go po prostu o tej regularnej porze. Powiedzcie mi też, czy ewentualnie 10.30, o już jest, logam, czy 10.30 nie byłaby też odpowiednią porą, żebyśmy wrzucali ten odcinek, no bo ja jestem na tym 10.30 jednak bardziej w stanie nagrać wam taki odcinek na spokojnie, żeby go jeszcze obrobić, żeby przy tym się ogarnąć do wyjścia na przykład. No dobrze, także bijemy księciunia we dwóch. Bijemy go we dwójkę i mamy... O proszę, herko. No kurde, ja bym jednak wolał... Ja bym jednak wolał kuferek. Ja bym jednak wolał, kurde, kuferek niż to hero. Ale no, no nie wolno, nie wolno narzekać, jak już dał hero, to też nie najgorzej. Dobra, rozwiązujemy sobie grupkę. No i co tutaj może stać? Właśnie kostek niby, jakiś opek. Zobaczmy, czy nie jest nic zapisane przypadkiem. No kostek jest o 8 zapisane, także kostek już nam odpada. Także wiecie co, w sumie możemy sobie pójść za tym opkiem. Za opkiem możemy sobie pójść poszukać go. Tutaj już respik nam sprawdziło. No i idziemy sobie powolutku. Idziemy sobie i szukamy łopętanego. No idź łowco. Idź łowco ty. No idzie, dobrze. Tupamy i lecimy sobie teraz magazyn. No i piszcie, co tam u was słychać? Co tam u was słychać? Jak wam dzionki mijają? Jak w szkole idzie? Jak legendy lotają? Czy nie lotają? Czy levele się wbijają? Piszcie śmiało. Również możecie pisać z pozdrowionkami, no bo staram się teraz, jak sami widzieliście na początku odcinka, zawsze wrzucić tych pozdrowień. I myślę, że będę teraz robił tak, że nie tylko na początku odcinka będę wrzucał, znaczy też na początku odcinka, ale na przykład, nie wiem, wrzucę 4 na początku odcinka, kolejne 3 wrzucę gdzieś tam powiedzmy po 20 minutach i powiedzmy jeszcze kolejne jakieś na koniec na przykład odcinka, tak? Tak, żeby to zróżnicować, zobaczyć. Oczywiście możecie pisać, kto kiedy był pozdrowiony też. Też jest to jakaś forma, że tak powiem, no interakcji z widzem, co jest bardzo fajne, nawet na takich odcinkach właśnie w komentarzu, żeby coś tam z widzem sobie, żeby coś tam sobie z widzem pogadać. I lecimy sobie dalej. Cyk. Cyk. I lecimy tutaj. No, idziemy. Tutaj nie ma łopka. Tutaj czy jest łopek? Też go nie ma. No to idziemy do... idziemy na kowala. O, młodego smoka zbili. Oczywiście ja nie mam pewności, że taki opek stoi. Nie mam tej pewności, ale no jest bardzo duża szansa, że on już gdzieś tutaj stoi, gdzieś zrespił. Także no szukam go tak delikatnie mówiąc na czuja, ale z nadzieją, że jednak pokaże się nam swoje oblicze. Ukaże, jak wygląda sprawa kowala. Co, nie ma go? Nie, no musi być. Czyż stoi? Stoi, dobrze. Nie pokazało mi go, bo w rogu się ukrył ham. Dobra. Cyk, klikamy. Jakieś 3 zwyklaczki. No z kowala to ja nie wiem, czy ja kiedyś coś zlotałem w sumie. To jest całkiem dobre pytanie. I lecimy sobie teraz od Andarum już. Tutaj nie ma opka chłopka. Cyk i lecimy dalej. No,
I mamy obka chłopka. No proszę bardzo, wyślemy go sobie, że jest w świątyni. I poczekamy chwilkę. I chwilkę poczekamy. Idzie skorpion. Pozdrawiamy zastępcę. Pozdrawiamy zastępcę. I czekamy, czekamy. Cloud Clary? Kto to jest? Jesus Christ. Nie ma takiej opcji. Nie zostanie pani dodana. Chyba, że to jest robiony zakon, bo się zrespił mnich. Nie wiem, czy tutaj jest kminione. Ale wrogi klan. Także cyk, dodajemy sobie. Cyk, dodajemy sobie jednego klanowicza. I jeszcze idzie drugi paladyn, drugi klanowicz. Nenu, nenu, nenu. O Jezu, zasłaniają mnie. Minutnik mi zasłania, kurczę. Minutnik mi zasłania możliwość dodania go przez klan. No nic, no nic. Także czekamy sobie, aż przyjdzie. I chyba logniemy, wiecie, sobie na Classic. Albo na Berufs nawet. Może na Berufs. O, to nie jest głupi pomysł, żebyśmy sobie lognęli na Berufs. No bo jest poranna godzinka. Wybaczcie. Jest poranna godzinka. I jest możliwość właśnie sobie pogrania troszkę. Dobra. Bijemy obka. I mamy, uła, dwa heroiki, nice. Swapmy H1, to będzie git. To będzie już git. Nie, oba żeśmy stracili, ale chamstwo w chamstwie. I żydostwo, ja znalazłem dwóch herosów, trzy hera spadły i żadnego nie złapałem, ale Żydzi. Wszystko ukradły, dziady. Yes, you got Hardus. Okej. Okay. O, kurde, nie zauważyłem klanowicza. A to nie fajnie. Czy... Ale Ananiela chyba zbił. Tak tu stoi. No nic. A co możemy sobie zrobić? Co możemy sobie zrobić? Możemy wejść na 300. Zobaczyć, gdzie ja ostatnio byłem na 300 swojej. No bo w sumie dwóch herosków żeśmy znaleźli na początku odcinka. O, proszę, na czarach gdzie jestem. Ale świetnie, to sobie bijemy. Cyk. Superancko, superancko. Fajnie, fajnie, że jestem tutaj ustawiony na dwójeczce jakiejś. To miłe, że nie muszę latać nigdzie, tylko że sobie tutaj postać czekała na mnie, na moje przybycie. A tutaj również jestem na dwójeczce, na Worubielu. Spoko, to sobie bijemy. Spoko, spoko. W ogóle właśnie, kochani, jak wam evencik? Jak wam evencik się powiódł, czy nie powiódł? Dużo legend zlotaliście, czy mało? No ja osobiście żadnej nie zlotałem, w sensie tak na własność. Byłem przy kilku, ale żadnej nie udało się złapać. Dobrze. Teraz jesteśmy tutaj, tutaj. No nie ma nic ciekawego, ale nie chce mi się też tą postacią nigdzie latać za bardzo. Chodźmy na ten Berufs, wejdźmy na ten Berufs, zobaczmy co tutaj się święci. Co tutaj ciekawego jest do roboty. Okej, okej, jestem tutaj na żółtej mapce. Widzę, okej, okej. Bo co ja robiłem? Ja chyba zakon tutaj robiłem. Mhm, chyba tak. Chyba robiłem to zakon. I zbijałem sobie właśnie te szkielety. Muszę teraz jeszcze te lwy poubijać, pustynne lwy. Ale to fajnie, fajnie, że jest żółta mapka akurat. Także nie trzeba się niczego obawiać. Nie trzeba się niczego obawiać póki co. No i jest ten 95 poziom. 5 leveli do setnego. No w sumie nawet niecałe 5. Bo już jest tutaj ponad 60% nabite.
Dobra, pustynne lwy. Pustynne lwy to nasz cel aktualnie. To jest nasz aktualny cel. Tylko gdzie one były? Kurczę, chyba tutaj w ruchomych piaskach dopiero one były. Dobrze, że te piaski w sumie nie atakują. Bo tak to nie kojarzę, żeby były gdzieś indziej. Te pustynne lwy. O, tu jest jeden. Ale to jest jeden, kurczę, to jest jeden. A tam z tego co pamiętam było ich znacznie więcej. Także idziemy sobie tam. Idziemy sobie. I już prawie jesteśmy na miejscu. No i zrobimy sobie, dokończymy sobie ten zakonik. I myślę, że nawet może polecimy na miśki. Nie jest to wcale zły pomysł. Dobra, wpiszmy sobie tutaj lew. No jest ich trochę, jest ich trochę. Zawsze było ich tutaj wystarczająco, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze można je spotkać, żeby je ubić gdzieś w grupkach może są, czy coś. Ale zawsze jak miałem zakon właśnie ten z tymi lwami, to zawsze chodziłem tutaj. Zawsze chodziłem tutaj. No i tak, kurczę, sobie zbijamy to powolutku. No trochę to potrwa, mamy ich 20 do zbicia, a one są wszystkie pojedynczo. Także no musimy troszkę się nalatać, tym bardziej, że są rozrzucane jeszcze po mapce. Jeszcze są porozrzucane po mapce. Dobra, wbijamy sobie tutaj cyk. I bijemy kolejnego lewka. No i niedługo setny na Berów. Postaram się też jakoś w miarę szybko te levele na Classic ogarnąć, żeby już mógł móc polatać po jakichś dwójkach. No niby ciutka mogę sobie bić, ale to jest jedyna taka dwójka. No i niby, chociaż nie wiem, smoka bym pewnie nie dał rady. No kładce bym pewnie nie dał rady, ale właśnie ciutka mogę sobie bić, więc to jest jedyna taka dwójeczka w sumie dostępna dla mnie na ten level póki co. No a chciałbym właśnie jeszcze taki mieć levelik, żeby tego hopesza sobie zbić, bo jednak kurczę, to jest spoko, dwójka, lubię ją, lubię ogólnie hopesza. Plus, no tak jak sobie latam po tych katakumbach, to ja widzę, że częściej stoi hopesz niż same katakumby, naprawdę. To jest dopiero śmiech na sali. Dobra, dwa lewki nam zostały do levela. Boże, do levela, do zakończenia questa z zakonu. Okej, okay. Ale to w sumie zbijmy sobie już wszystkie. Tepek do Andarum tu jest. Także sobie zaraz polecimy do Andarum. Na miśki. Zobaczymy w sumie, czy są wolne miśki. I cyk. No żółta mapka jest, także może być problem z ich, że tak powiem, możliwością ubicia. Mogą być po prostu najzwyczajniej w świecie zajęte. Ale sprawdzimy sobie. Sprawdzimy sobie. No i jak wygląda ta sytuacja? No widzę, że ktoś expi na tych nie wiem, tygryskach. Ale zobaczymy jak się przedstawia sytuacja właśnie z miśkami. Czy zagościmy tutaj chwilę? Jo, cię kręcę. Są wolne miśki jeszcze na żółtej mapce. Świetnie. Świetnie, to sobie wbijemy troszkę tego levela na odcinku. Dużo osób właśnie pisało, kiedy Berufs, nagraj Berufsa. Także no proszę bardzo, jest i Berufsik. Tylko no tutaj no niestety nie mam zbyt wiele do roboty poza lataniem po expie póki co. Bo ekwipunek jednak nie jest najlepszy. Takiego opka sobie jeszcze nie pocisnę, nawet jakbym znalazł, to wolałbym nie próbować. Myślę, że bliżej tego 98 już jeśli chodzi o opka, ale zastanawiam się, czy nie zostać sobie na 97 przez chwilę, żeby sobie czaszki nie poklepać. Niby teraz mogę też sobie poklepać jakiegoś WCM-a, czy jakiegoś mazurnika, bo to 82 levele. Ale jakoś nie lubię tych dwójek, w sensie no nigdy tam nie stałem za bardzo, a jak już zdecydowałem się, żeby tam stać, no to nic mi w ogóle nie sypało, wybijali mi legendy, plus no są to takie no otwarte dwójki, jak mnie patrzeć, mocno otwarte, jest tam wiele miejsc, w których można się w cudzysłowie schować, na kogoś zaczaić. Dobra, w sumie no jak jest żółta mapka, to możemy pokorzystać i sobie logniemy zaraz na Czaegda i na Worundiela. Żeby no coś tam jeszcze klikać poza tym samym expem.
Może coś z tych E2-eczek w końcu nam wyleci. Byłoby naprawdę, naprawdę przyjemniacko. Byłoby przyjemniacko. Kto tu jest? Mus. O Jezu. To pewnie będzie atakował. No, oczywiście, że tak. Dobra, oddaję, od razu daję F. Czy to było CK zwykłe? Nice, w sumie. Ej, co tu się dzieje? Ja dałem F. Co się stało? No to nieźle, to nieźle pomóc. No, jak sami widzieliście, myślę, że jakbym miał dwurękę, to mógłbym wygrać nawet tą walkę. Jakbym miał w ogóle full HP, to też by, myślę, dużo dało. Ale tak to XD. Dobra, zbijamy sobie Vorundiera, tak to. I czy ja tak, no tutaj jeszcze byłem przy Guthardusie, to sobie zerknijmy, czy jest Guthardus. Zerknijmy sobie, czy stoją tutaj te dwójeczki. Ananiel, Guthardus, jest Ananiel. Jest Ananiel, także sobie bijemy. Tyk. Lipalot, tak zwany Lipalot. O, właśnie zbili obła. Właśnie zbili obła, to nie najlepiej. Ale nie szukałem, to nic nie mówię. Nawet by mi się nie chciało w sumie teraz szukać. Okej. Dobra, full HP, full HP. I wracamy sobie na Berufs. Wracamy sobie na Berufs, na zrezygnowanego. I jesteśmy. I lecimy sobie z miśkami. Cyk, bijemy sobie. I bijemy kolejną grupkę. No i tak to się kręci powoli, kochani, tak to się powolutku kręci. Mam wyzwania, tylko chcę sobie je zrobić jakoś na level, na który będę wiedział, że mam niewiele itemów. I myślę, żeby zrobić je na mniej więcej 120 levelu. Myślę, żeby mniej więcej zrobić je na 120 levelu. Wtedy akurat, no tam, jako tako EQ będę, tak na 120, 110 myślę, że to jest taki całkiem spoko przedział, żeby się już zabrać powoli za te wyzwania, bo mam chyba dwa albo trzy nawet, kurczę, także no, będzie troszkę expa z tego, będzie też jakiś item na tego Wojka, fajnie by było, jakby coś dobrego wypadło, naprawdę dobrego, no bo co, tutaj póki co założymy sobie na 99 czapkę, później na setny pierek, na setny też, na 99 założymy też nową zbrojkę, która jednak jest lepsza od tego pancerza zwodnika. Jest lepsza jednak od tego pancerza zwodnika. Takimi podstawowymi statystykami, choćby pancerzem, który jest o 100 ponad większy. Także no warto ją założyć. Tak, warto założyć, też daje życie. I to całkiem sporo tego życia, troszkę więcej SA, mimo że tych cech nie daje, mimo że tej energii również nie daje, to no bez tego się obejdzie jakoś, tak? Bez tego się obejdzie, a jednak ona daje fajne statystyki. Znaczy dwa itemki na 99 sobie założymy, no i na setny założymy aż 1, 2, 3, 4, aż 4 kurcze itemki, no bo założymy sobie pierścień, broń półtoręczną, tarczę oraz rękawice. Także no, zupgrade'ujemy sobie nasz ekwipunek, także to bardzo fajnie. Już wtedy będzie lepiej na tych ekspowiskach. Myślę, że sobie na setnym pójdziemy, na równo setnym pójdziemy sobie na piratów, bo no nie ekspiłem tam, nie miałem jeszcze okazji ekspić, a exp naprawdę wygląda zacnie i chętnie sobie tam polatam po tych piratkach. Mimo że tutaj na miśkach też expie mi się całkiem nie najgorzej, no to ostatnimi czasy, jak wiecie, no expie naprawdę niewiele i to widać w sumie, bo postać stoi z levelem w miejscu i to tak już od kilku dni, tutaj się nic nie zmieniło, ale no mówię, tak aż tak nie mam takiej chęci do expa, no może jakby była jakaś motywacja większa, jakakolwiek w sumie, to by ta chęć wróciła, ale tak, że po prostu wbić ten setny, no fajnie by było, jakby był już, tak? Fajnie by było, jakby był, jakby się przebiło tę setkę pierwszą, zaczęłoby się iść dalej powoli, tylko no właśnie, też im dalej się idzie, tym jednak trudniejsze są te kroki, tak? Trzeba je stawiać coraz wolniej, coraz uważniej, trzeba się coraz bardziej rozglądać na boki, czy nikt tam nie chce ci podstawić nogi. Wiecie, o co chodzi oczywiście, tak? Jakieś dydziki, dydziki, kile, dzikie kile.
Ciekawe w ogóle, czy uda nam się wbić tutaj level. W sensie nie na tej grocie, bo jest jeszcze tam jedna do wybicia grota, ale mamy 92% dziki. No i zbliżamy się do tych 100%, do 96 levela, na którym już chyba będzie pierwszy quest z miśkami, konkretnie z zakonnicą z tych miśków, z tego co mi się kojarzy. Tak mi się jakoś kojarzy. W głowie mam tak informację zapisaną, że właśnie na 96 jest chyba ta zakonnica do wzięcia. No jakby tak było, no to byśmy sobie ją od razu wzięli i ją odstawili do zakonnika. Bo jednak te questy, żeby kogoś tam przyprowadzić czy coś, to ja już wolę mieć wszystko oddane, żeby później mieć tylko już czysty exp. Nie martwić się o nic, że gdzieś, wiecie, wyloguje się z gry czy coś, no i mi ta zakonnica wtedy zniknie. Nie będę mógł jej odprowadzić, będę musiał jej znowu szukać, a tak jak już wiem, gdzie ona jest, to całkiem szybko i sprawnie może to pójść, tym bardziej, że nie jest daleko aktualnie. Aktualnie nie jest daleko, bo jest na wejściu dosłownie do tej lodowej wyrwy. Do tej lodowej wyrwy, w której się aktualnie znajdujemy. Znaczy teraz w sali lodowych iglic, ale no tutaj jest to ta lodowa wyrwa. I tak, i lecimy sobie z powrotem. O, piesek tam się patrzy, pije sobie i się gapi. A my sobie lecimy do tej drugiej groty. No wbijemy ten 96, to już jest pewniak. Jak brakuje nam tylko tam 3% z kawałeczkiem małym. O, tutaj właśnie mamy tą zakonnicę, znaczy tego zakonnika w tym wypadku. W tym wypadku tego zakonnika. To jest git, no i mógłbym go sobie w sumie dość szybko już przetransportować do członka zakonu właśnie równowagi i mieć już kościka z głowy, tak? Już mieć kościka z głowy i wbijamy 96 zaraz, kochani, wbijamy 96 i cyk, jest 96, jest 96. Piękność. Level wbity, ale nie zatrzymujemy się. Nie zatrzymujemy się i lecimy dalej. I lecimy dalej z kolejnymi grupkami od razu. Kolejne procenciki wpadają. I tak jak mówiłem, zaraz sobie skoczymy właśnie do Ithan. Weźmiemy ten quest z zakonu. No i niedługo w ogóle będę się, że tak powiem, szykował do oddawania tych questów, bo mam ich trochę. Mam ich trochę właśnie do oddania. Jak zauważyliście, pewnie no nie oddaję ich praktycznie w ogóle. Mam tu od 81 questy porobione. Mamy 96, także no kilka tych questów jest. Co tu było nieaktywnego? Okej, ten tepek był nieaktywny, to sobie niszczymy. No i zakon równowagi. Aha, nie, czyli najpierw mamy do wybijania te niedźwiedziołaki. Okej, a to nawet lepiej. Szczerze wam powiem, że to nawet lepiej. Lognijmy sobie po dwójeczkach. Tak, logamy po dwójeczkach. Jest i Vorundiel, bijemy sobie niestety lipa i teraz na sektę do tajemniczej siedziby, gdzie będą czekały na nas dwie dwójeczki. Jest i pierwsza, zbijamy sobie, nic ciekawego. O, siema piesek do mnie przyszedł. I teraz Ananiel, zobaczymy, czy piesek przyniesie szczęście i legenda spadnie. Czy jednak nie? No nie. Z czym prawie ona nie lubił, to niezłe szczęście. To niezłe szczęście. No i tak, z racji, że na Berów już tam żeśmy w sumie polatali, to teraz chodźmy sobie na klasyk. No bo zanim te niedźwiadki się zrespią, no to też minie kilka chwil. Kilka dobrych minut minie. A tutaj jesteśmy. Tutaj jesteśmy na klasiku i widzę, że tutaj jest dość mocno wybite. Sala właśnie pełna bezdusznych jest wybita cała, numer jeden. Zobaczmy, jak to wygląda w drugiej sali. Tutaj też jest wszystko wybite. Dobra, chodźmy, zobaczmy pomieszczenie, że tak się wyrażę, pomieszczenie z hopeszem. Może tam coś znajdziemy, jakieś szczęście, ale jest tu no wszyściutko wybite, co do mopka jest wybite, kurde. Co do mopka, coś tu jakiś grafika się nie załadowała.
No i tutaj, no tu też jest praktycznie wszystko powybijane. O co chodzi? Kurde, jak tu jest tyranę, strasznie. Jest godzina 9:09, a to wygląda jakby, no nie wiadomo co tu się stało, jakby nie wiadomo co tu przeszło. Zbijmy sobie tych kilka pojedynczych mobków, bo no tyle nam zostało. No i kochani, no ja będę się z wami żegnał. Będę się z wami żegnał, tutaj sobie powoli expię, jak widzicie bardzo powoli. Nawet lotów nie ma, kurde, nawet lotów nie ma, ale żenada. No ale powolutku sobie jakoś idziemy do przodu, każdy ten mobek to jest jakiś tam malutki kroczek do tego 271, na którym już ubierzemy sobie nowy pancerz. No i myślę, że z tym nowym pancerzem będziemy, że tak powiem, będziemy atakować pustynię, i zobaczymy, jak tam nam idzie. I myślę, że to może być jeden z następnych odcinków, o ile uda mi się w miarę szybko wbić ten 271, oczywiście, tak, no bo jednak chciałbym już z tą zbroją tam iść, bo jest, no, lepsza jest ta zbrojka od tej, którą aktualnie posiadam. Ej, no powiem wam, że jest tragedia, no po prostu tutaj jakby tornado przeszło, nie? Nic dosłownie nie ma, same pojedyncze i to też nie wszędzie. No lipa jest totalna, także no cóż, trzeba będzie pokombinować i sobie zaraz ogarniemy tutaj wszystko. Dobra, ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Były Herowski, był Berus, pożegnanie z klasika. No i co, piszcie komentarze, zostawiajcie łapeczki, subskrypcje, kto nowy, oczywiście zachęcam do tego serdecznie. Lecimy do tych 8000. No już to, kurczę, brzmi nieźle. Pamiętam, jak zaczynałem z tymi kilka setkami subskrypcji. Znaczy zaczynałem, no to zaczynałem oczywiście od zera, tak? No ale jak miałem te kilkaset subskrypcji i no wielkim wow było dla mnie, jak filmik miał około 100 wyświetleń, to już było naprawdę kozak. A teraz robi kilka tysięcy, a ja mówię, mało. No cóż, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Także jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i do jutra, cześć!